wygraliśmy 3-1. Plan był, żeby wygrać nie w tiebreaku, ale chyba też plan był taki, żeby te popołudnie było nieco spokojniejsze. Jak myślisz? Tak, no na pewno myślę, że ten plan został zrealizowany. Oczywiście mogliśmy zamknąć to w trzech setach, ale jak wiemy, im bardziej chce się szybko zakończyć mecz, tym mniej to wychodzi i gdzieś tam małe potknięcie w końcówce. Natomiast potrafiliśmy z tego wrócić i ważne, że tutaj przed naszymi kibicami te europejskie puchary otworzyłyśmy w bardzo dobrym stylu. Znam chyba odpowiedź na następne pytanie, że pewnie do następnego meczu przygotowujecie się jak do każdego innego, ale nie mogę nie zapytać Cię, czy trochę większy dreszczek emocji jest przed derbami, jak wspominasz w ogóle derby po drugiej stronie siatki, jak myślisz, będzie to wyglądało w niedzielę? Na pewno są to bardzo zawsze emocjonujące mecze, opiewające w dużą ilość kibiców i na pewno jest duże zainteresowanie Łodzi tymi spotkaniami. Natomiast musimy pamiętać, że to jest kolejny mecz za 3 punkty. To nie jest mecz za 6 punktów, za 8, za 9, tylko to jest kolejny mecz ligowy, który tak samo będziemy grały jeszcze w drugiej rundzie. I myślę, że też nie powinnyśmy my jako tutaj zawodniczki czuć się niepotrzebnie takiej nakręcać dodatkowej presji, bo myślę, że dużo łatwiej i dużo lepiej będzie nasza siatkówka wyglądała, jeżeli podejdziemy do tego z dużym uśmiechem i przede wszystkim oczywiście koncentracją, ale nie tutaj, żeby nie wdarło się dodatkowe niepotrzebne napięcie. It was definitely your debut in European Cups. How do you feel? Yeah, it's very exciting. We are waiting like for this match. It's been a couple of weeks, and I was pretty happy like to help the team, and I could enter in the car to help them. And we are very happy that we won. It's very important, like 3 points. And for my debut, I'm very excited and to continue to play like Czech. It's second biggest tournament in Europe, so I'm very happy. Okay, the next match will be between two teams from Łódź. It will be derby. Are you excited? Yes, of course. Since we arrived in Poland, everyone was talking about this derby. So you are preparing yourself to do our best inside the court, and that's it. We are practicing. We still have like some practice, and we are like doing our best in practice and every day to do our best inside the court on Sundays.